Witam was w 2022 roku. Mieliśmy sobie przerwę, ale kto by zobaczył? Może być mi chujowo słychać, bo się zjebało program do nagrywania. Ten wpis to będzie taka zapowiedziura w oczekiwaniu naszej kolejnej przygody, a będzie ich sporo. Ogólnie kupiłem laser, a nie kupiłem rzeczuszczanki. W tym wpisie pokazała polowania, o którym się po prostu zapomniało. Lubił za krótkie, żeby zrobić z niej odcinek. Pierwsze nadanie z kumpla na jeżycach, podejrzewał, że jego chata jest nawiedzona, więc nie mogę mu mówić. Miał wtedy do dyspozycji tylko kamerę, tabliczkę klucza i parę świeczek. Czy było rzucić świeczką? Jak rzuciłeś poprzednio? Jest to dla mnie? Przesunąć świeczkę? Zrobisz to dla mnie. Czas na Bożewko, niedaleko Kurnika. Mieliśmy tam zrobić cały wpis, ale teren zamknęli. Jedyne co mi z tego zostało to nagranie odrywającego życzenia od Daniela. To polowanie odbyło się u mnie w domu. Byłem wraz z moim bratem Mikim, to było jego pierwsze polowanie, jego pierwszy kontakt z tabliczką Luisa i SB7. Pozamykaliśmy okna, pogasiliśmy światła i zapaliliśmy świeczki. Włączony był tylko monitor. To już nie wiem. Ja jestem bardzo ciekaw, czy tu jesteś, czy jest tu twoja obecność? No. Ilu was tu jest? To co cię blokuje, co cię hamuje, powiedz. Jeszcze raz. Jesteś w stanie odpowiedzieć na nasze pytania? O nie. Diablo mówi poważnie. Jesteś tu jeszcze? Jesteś tu, albo jesteście? Skąd przybywasz? To były stare nagrania, a teraz czas na najnowsze, czyli sprzed 2 dni. Byłem w kiblu, nagle usłyszałem korki na ziemi, wyłączyłem telefon i zacząłem nagrywać. Przewozałem mignął mi cień, a w kuchni stały jakieś dwie postacie. Przez jakiś czas siedziałem w pokoju, a się zgłodniałem. A że wiedziałem, że nie jestem sam, wziąłem z kamerę i ruszyłem w stronę kuchni. A gdy wyciągałem żarcie z lodówki, zobaczyłem ją.
Jeśli się podobało, zostaw lajka, suba i zobaczcie. I pamiętajmy, że... In nomine Dei Nostri, Satanas, Luciferis Excelsis, moim Bogiem jest szatan, Lucyfer w niebiosach. Droga do sukcesu jest zawsze w rozbudowie.